namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Daniel Piesto, inwestor na rynku nieruchomości, aktywny na YouTubie na kanale Państwo Piesto. Dzień dobry. Dzień dobry. Danielu, przede wszystkim gratuluję tego naszego pierwszego wywiadu, przede wszystkim Tobie, bo to przede wszystkim Ty zdobyłeś tam duże uznanie naszych widzów, słuchaczy, 70 tysięcy wyświetleń, mnóstwo ciepłych, pozytywnych komentarzy, które wynikają między innymi z tego, i to padło tam wielokrotnie w komentarzach, że nie jesteś szkoleniowcem, że utrzymujesz się przede wszystkim z rynku nieruchomości. Niektórzy o tym nie wiedzieli, więc może niech przed tą rozmową to wybrzmi. Jakbyś mógł wyjaśnić, z czego konkretnie utrzymujesz się na rynku nieruchomości? Zdecydowana większość moich dochodów pochodzi z najmu i można powiedzieć, że przed kryzysem również miałem bardzo dużą nadwyżkę finansową comiesięczną, czyli pozytywne przepływy pieniężne. Teraz jest tak, że okroiłem to bardzo mocno. Dalej jestem na plusie, ale to wynika z faktu, że obniżyłem tymczasowo zarówno czynsze najemcom, jak i wynajmującym, jeżeli mam podnajmy. I to jest główne źródło mojego dochodu. Wcześniej to był obrót nieruchomościami, czyli kupić taniej, wyremontować, sprzedać drożej. Czyli byłem tak zwanym fliperem i zamierzam wrócić do tego mniej więcej w lipcu, bo uważam, że to będzie dobry czas, żeby o tym myśleć. Oprócz tego wydaliśmy książkę z żoną i udzielamy konsultacji prawnych w zakresie nieruchomości oczywiście, czy inwestycji w nieruchomości. I to jest mało znaczące źródło naszego dochodu. Natomiast ciekawe jest to, że teraz już nikt nie przychodzi pytać o to, jak pomnożyć kapitał, ani jak szukać okazji inwestycyjnej, tylko raczej jak ochronić swój majątek. Co zrobić, żeby w przypadku bankructwa nie stracić wszystkiego. Niektórzy pytają właśnie o to, tymczasem inni widzą w tym kryzysie okazję. I tutaj przy okazji tych rozważań, o ile spadną nieruchomości, pojawia się chyba nawet ważniejsze pytanie, kiedy i na jak długo? Powiedz, jak wyglądają te wahania na rynku nieruchomości? Czy trzeba się spodziewać obniżek, które potrwają tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, pół roku? Ile trwają te wahania? Myślę, że możemy spokojnie mówić o 2 latach. Przy czym teraz jak trwa kwarantanna, to oczywiście nie ma obrotu. I tak jak mówiłem ostatnio, to powoduje, że ceny spadają, ale przy małym obrocie, więc to jeszcze nie jest tak istotne. Istotne będzie to, że gospodarka jest w gorszej kondycji, czyli będzie większe bezrobocie i to spowoduje ogólny spadek cen nieruchomości, ale też nie wszędzie tak samo i będzie miało też pewne pozytywne znamiona. Po pierwsze, to jeżeli jest wysokie bezrobocie, to jest migracja za pracą, a więc miejsca, w których będzie praca, będą dobrymi miejscami, aby nawet inwestować w nieruchomości na najem, no bo czynsze będą rosły. Nikogo nie będzie stać na kupno, na kredyt. Banki już, że tak powiem, pogorszyły warunki kredytowe. Jest ciężej dostać kredyt. W niektórych bankach to jest po prostu dodatkowa taka analiza, czy biznes kredytobiorcy nie jest mocno pod wpływem koronawirusa albo tych działań z rządu związanych z koronawirusem, a w niektórych bankach jest to podniesienie wkładu własnego. Część naszych widzów, słuchaczy pytała o nieruchomości pod kątem zwykłych zjadaczy chleba. I tutaj oprócz tego, co już częściowo powiedziałeś, czyli czy zmienią się wymogi bankowe, jak zareagują banki, pojawiło się między innymi pytanie o to, czy wpłacać większy kapitał w formie wkładu własnego, czy może lepiej utrzymywać płynność. Jestem przeciwnikiem wpłacania większych kwot, w tym w ogóle nadpłacania kredytu. Nie wydaje mi się to sensowne, dlatego że najważniejsza jest gotówka w tym momencie. I jest tak, że nawet gdyby ktoś miał mega nadpłynność finansową, czyli po prostu miał kilkaset tysięcy złotych i bardzo niskie koszty życia, to ja bym nie nadpłacał tego kredytu, tylko szukał innych form zaparkowania tego kapitału i możliwości późniejszego wyciągnięcia tego kapitału. Jeżeli nadpłacimy kredyt, to co prawda co miesiąc mamy niższy ratę kredytu, ale nie możemy tych pieniędzy wyciągnąć w przypadku zapotrzebowania. Taka sytuacja może się teoretycznie zmienić, jeżeli nadal mamy wielką nadpłynność i jest hiperinflacja.
Aktualnie jest tak, że możliwe, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z deflacją, bo ludzie po prostu inaczej teraz wydają pieniądze, ale w dłuższej perspektywie na pewno czeka nas spadek wartości złotówki. To jeśli inflacja, deflacja, rynek nieruchomości i gospodarka, muszę koniecznie zapytać o stopy procentowe. Ja wiem, że ty sugerowałeś, że one będą spadać, co miało miejsce już dwa razy, bo wczoraj zapowiedziano kolejne obniżki stóp procentowych. Tylko takie pytanie, czy to właściwie w ogóle coś zmieni? Wątpię. Wątpię, żeby to coś zmieniło z punktu widzenia nieruchomości oczywiście, bo z gospodarczego punktu widzenia to zupełnie co innego i raczej wpływ będzie negatywny, no bo te stopy procentowe są zbyt niskie względem, że tak powiem, rynku, takich rzeczywistości rynkowej. Jednak z punktu widzenia nieruchomości to i tak nic nie zmieni. Przecież te pół punktu procentowego nie przekona nikogo do tego, żeby w tym momencie kupować. Teraz jest raczej atmosfera strachu i ludzie nie chcą podejmować ryzykownych działań. Ja rozmawiam z bardzo wieloma inwestorami teraz, codziennie, i większość z nich ma, no jeżeli są na pozycji sprzedającej, no to mają poważne kłopoty. Jeżeli na kupującej, to się wstrzymują, ewentualnie zastanawiają się, gdzie jeszcze można dokupić złoto. Więc sytuacja jest raczej, no nie zmieni tego żadne działanie rządu. To ja może jeszcze dopytam o te osoby, które są na pozycji kupującej, i o tego zwykłego Kowalskiego, który chciałby to swoje jedno czy pierwsze mieszkanie kupić i czeka na ten spadek cen. Ty tutaj powiedziałeś, że on może rzeczywiście potrwać długo, nawet dwa lata. Zastanawiam się, czy na pewno tak długo, bo te nieruchomości to jest gorący rynek w Polsce. Niezmiennie, szczególnie przy ciągle niskich stopach procentowych, i zastanawiam się, czy dla takiego zwykłego szaraczka, który chce sobie kupić to jedno mieszkanie, będzie naprawdę czas i miejsce, bo czy to nie będzie tak, że jeśli tylko spadną to ceny, to te rekiny nieruchomości natychmiast wszystko to wykupią dla siebie. Bardzo ciekawy punkt widzenia, więc po kolei. To, że będzie wartość nieruchomości spadać, to nie znaczy, że ceny nominalnie będą spadać względem złotówki. No bo wiadomo, że jeżeli będzie hiperinflacja, to ona przebije wszelkie spadki, ale zapotrzebowanie na nieruchomości na pewno będzie mniejsze. Będzie mniej ludzi, mniej imigrantów zarobkowych, mniej ludzi, którzy chcą wynajmować, prawda, również w pierwszym etapie. Więc będzie po prostu taniej. Będzie na 100% taniej. I dalej sugeruję, że będzie dalej cena delikatnie się obniżać, ewentualnie już być na niższym poziomie, i dopiero za dwa lata będą wzrosty jakby wartości, ale ciężko przewidzieć względem złotówki, no bo jak się będzie kształtowała cena złotówki, no to również jest enigmą. To trzeba jakby dwie rzeczy brać pod uwagę. Ja mogę o złotówce tylko tyle powiedzieć, że będzie na pewno wpływ, aktualny dodruk tych pieniędzy będzie miał wpływ na inflację. I on wygląda tak, że dodrukowano, szacuje się, że dodruk, żeby zaspokoić tarczę antykryzysową, będzie musiał wynosić od 60 do 90 miliardów złotych, co będzie wynosiło w najbardziej optymistycznym scenariuszu, czyli najmniej 3% aktualnej liczby złotówek na rynku. Nie mówię o gotówce, tylko w ogóle, wirtualnie, niewirtualnie. No to jest dużo i mało, bo to może spowodować, że inflacja z czasem będzie wynosić nawet 15% albo 20%, a może to być nieodczuwalne. Więc to zależy, jak dalej jeszcze rząd będzie pogarszał sytuację, bo polepszać, tak jak mówiłem, nie może. I to pierwsza rzecz. Druga, to ja uważam, tak jak mówiłem, ja będę wracał do kupowania od lipca. Nie znaczy, że w lipcu kupię, tylko w lipcu zacznę oglądać, rozmawiać, negocjować. I jeżeli ktoś z Was planuje kupić dla siebie nieruchomość, to może lipiec być dobrym momentem do tego. Jak to wymierzyłeś? Dlaczego akurat lipiec? No tak, dobre pytanie, bo moje szacunki są bardzo, że tak powiem, na oko. Nie da się tego przewidzieć dokładnie. Ja szacuję, że prędzej czy później ludzie będą wychodzić z domu, nieważne czy będzie zakaz czy nie. Po prostu nie da się trzymać ludzi. Nawet w stanie wojennym nie było tak, że musieli siedzieć w domach i koniec. Więc teraz mamy sytuację taką, że po prostu ludzie zaczną wychodzić i zacznie się znowu obrót.
Ja już zauważyłem, że jest lekkie ożywienie, jeżeli chodzi o reakcję na nasze ogłoszenia, niż to było powiedzmy 3 tygodnie temu. I myślę, że to się będzie tylko już zwiększać, jeżeli chodzi o obrót. Więc w lipcu myślę, że już będzie, nie będzie tej paniki związanej z koronawirusem, nie będzie śladu tej paniki. Będziemy po prostu już się, będzie nowa rzeczywistość, w której jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że panuje epidemia albo już nie panuje. Nieważne. Ważne, że ten etap się skończy i zacznie się etap kryzysu, już ludzie się skupią na kryzysie gospodarczym. Właśnie tutaj muszę dopytać koniecznie o to, o co zahaczyłeś, czyli spadki, ale nominalne czy realne? Bo ja mam wrażenie, czytając najróżniejsze opinie w internecie, że wśród tych, którzy niemalże cieszą się, że pęka bańka, jest takie przeświadczenie, że były mieszkania za powiedzmy 400 tysięcy, ale fajnie, spadną. Kupię sobie za 3 miesiące czy za pół roku za 250 tysięcy. Tymczasem chyba niektórzy mogą się rozczarować, że to dalej będzie 400 tysięcy, tylko troszkę mniej warte. Tak, to pierwsza rzecz, a druga to taka, że domyślam się, że ludzie, którzy kupują dla siebie nieruchomości, kupują je na kredyt. A to oznacza, że wcale nie będzie im łatwiej wziąć ten kredyt, tak jak mówiłem. Warunki kredytowe będą coraz gorsze. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mogliśmy kupić za 500 tysięcy złotych mieszkanie i mieć powiedzmy 15% wkładu własnego razem z kosztami, czyli PCC, notariusz i tak dalej. Prawda? No to mamy 75 tysięcy złotych. Musimy włożyć sami, żeby kupić mieszkanie za 500 000. Jeżeli mamy 400 tysięcy, czyli spadną ceny nieruchomości, ale musimy mieć wkład własny. Już nie ma tej możliwości, że dokupię droższe ubezpieczenie i mam wkład własny 10% na przykład albo 15%, tylko muszę zapłacić bite 20% na przykład procent plus PCC notariusz pośrednik, czyli wychodzi wszystkiego 24% z 400 i to już jest więcej niż 75, prawda? Bo 20 to już jest 80, więc to jest prawie 100 tysięcy. I nagle okazuje się, że potrzebujemy więcej pieniędzy, żeby kupić tańsze mieszkanie na kredyt. A powiedz, czy jak to tam od wewnątrz w środowisku nieruchomościowym wygląda, to znaczy jakie są nastroje, czy jest taki trend, taki pogląd, że ten rynek nieruchomości przeżyje pewien wstrząs, coś tam rzeczywiście parę miesięcy się podzieje, ale wyjdą na prostą, wszyscy wyjdą na prostą, fliperzy, inwestorzy, wynajmujący, kupujący, pośredniczący. Na ile jest taki nastrój? Nie spotkałem, aczkolwiek wielu inwestorów, zwłaszcza większych, uważa, że po prostu trzeba jechać dalej, czyli dalej obracać, dalej wystawiać na sprzedaż, dalej kupować, dalej remontować i zrealizować być może stratę jakąś za czas, ale nie wypaść z biznesu. I uważam, że takie podejście w przypadku dużego biznesu jest sensowne. Takiego biznesu, w którym ciężko jest wyhamować, nagle dzwonić 300 osób albo po prostu skupić się tylko na sprzedaży i już nie kupować. To uważam, że dla nich lepszym może być takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś obraca nieruchomościami w mniejszym zakresie, to lepiej dla niego jednak przestać kupować i skupić się na sprzedaży. I no to musi być jakaś naprawdę bardzo mała grupa osób, która uważa, że wszystko jeszcze odbije. Nie wiem, czy ty miałeś takie doświadczenie z takimi ludźmi, bo ja nie. Tak, nie powiem, że śledzę jakoś szczególnie, natomiast w ramach takiego mojego researchu spoglądam na przykład gdzieś tam w kierunki szkoleniowe i widzę, że pogląd jest taki, nic się nie bać, kupujemy, sprzedajemy dalej i szkolimy przede wszystkim. No cóż, to zależy właśnie dużo od tego, kto się czym zajmuje, no bo jeżeli ktoś się zajmuje szkoleniami, no to tak jak mówiłem, opłaca mu się tak mówić i może sam siebie przekonywać, że tak będzie. No prędzej czy później nieruchomości musiały spaść. Nawet niekoniecznie wywołane to musiało być jakąś bańką na rynku nieruchomości, której za bardzo nie było. Może niewielka. Ceny nieruchomości względem złota spadały od lat. I względem płacy minimalnej również. Także nie można mówić, że ceny były jakoś mocno przestrzelone. Nie spodziewam się teraz takich spadków, jak były w Irlandii czy Stanach Zjednoczonych 12 lat temu, kiedy było 40% albo nawet w niektórych miejscach 50% spadły, bo to była bańka na rynku nieruchomości, wywołana tanim bardzo kredytem, który był niezabezpieczony.
W Polsce tego nie było. I tu bardzo ciekawa rzecz, że 12 lat temu jakby kryzys finansów w Polsce, ten kryzys taki, kryzys nie kryzys, no to ceny spadały przez jakieś 2-3 lata od momentu, powiedzmy pół roku po wiadomości, że Lehman Brothers upadło. Czyli to było bardzo rozłożone w czasie. I ja spodziewam się, że teraz również będzie to rozłożone, ale oczywiście w trochę krótszym zakresie. Dlatego, że ludzie są świadomi tego, że skoro będą spadać, to ja sprzedam pierwszy, więc albo przeczekam ewentualnie, więc będzie tak, że ceny będą, może ja z tej strony, szybciej spadać i szybciej rosnąć niż to było 12 lat temu. To jest trochę nienaturalna sytuacja, w której wiemy, że jakiś towar straci swoją cenę w przeciągu najbliższych lat, a później jego wartość wzrośnie, bo można zbyt łatwo na tym zarobić, więc spekulanci spowodują, że to się stanie szybciej. Tak jak jest na giełdzie. Giełda zawsze przesadza, prawda? Jeżeli jest dobrze, to na giełdzie jest bardzo dobrze, a jeżeli jest kryzys, no to na giełdzie, jest, tak powiem, leje się krew. To jest właśnie bardzo ciekawe, o czym wspomniałeś, że niektórym wydaje się, że to jest taka wielka bańka na rynku nieruchomości w ostatnich latach w Polsce. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na liczby i właśnie ceny nieruchomości, czy tam jednego metra w relacji do płacy minimalnej, złota itd., itd., to nie wskazywało na to, że to jest jakaś wielka bańka. Ale może zamknijmy ten wątek jeszcze na sam koniec. Dopytam o gospodarkę polską jako taką. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mając twoją branżę, czyli nieruchomości. Powiedz, jak patrzysz na reakcję rządu na ten kryzys? Rząd w tym momencie morduje gospodarkę polską. I ja oczywiście nie znam się na epidemiach i nie wiem, jak należy zareagować, ale reakcja rządu jest taka, że spalmy las, dlatego że kornik jest w jednym drzewie. I na pewno więcej osób umrze w związku z tym, że jest teraz gorsza sytuacja gospodarcza o wiele, zwłaszcza poszczególnych ludzi, którzy na przykład stracili pracę. I to jest takie, tak jak mówi Bastiat, co widać, a czego nie widać. Mamy pośredni wpływ, czyli rząd zupełnie zamyka gospodarkę. To powoduje masowe bankructwa, zwolnienia i to powoduje, że część ludzi po prostu nie będzie miała z czego żyć, wyjedzie, część nie wyjedzie, część się załamie, część popełni samobójstwo i powiedzmy, że liczba ofiar takiego działania śmiertelnych przekracza 10-krotnie liczbę ofiar koronawirusa. Oczywiście, gdyby zupełnie nic nie robić w kwestii koronawirusa, to może tych ofiar byłoby tyle samo, może trochę mniej albo trochę więcej. I ciężko mi to oszacować, ale w tym momencie to jest strzelanie z armaty do muchy. Ale tak próbuj, to odbieram ale ja. Dopytam, bo próbują też odpowiedzieć tą swoją tarczą. Jak oceniasz te ich recepty? No tak, jest taka grupa przedsiębiorców, która bardzo dokładnie i wnikliwie czyta, co tam jest napisane w tej tarczy. Ja zupełnie się tym nie przejmuję, nie liczę na jakieś szczególne pieniądze, tylko staram się, no bo co z tego, że taki przedsiębiorca mały dostanie tam 2 czy 4 czy tam 10 tysięcy złotych, jeżeli jego wartość majątku jego wynosi na przykład 1,5 miliona, 10 milionów czy coś takiego i on jemu grozi bankructwo. Znam ludzi, którzy mają miliony i w tym momencie to było zalewarowane, prawda? I teraz oni mogą stracić wszystko. Dla nich najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej wrócić do biznesu. I ten biznes, ja oczywiście ktoś powie, ja się nie znam na epidemii, nie powinienem mówić takich rzeczy tak brutalnie o rządzie, o ich działaniach, ale skoro można pracować pomimo tego koronawirusa, można pracować w maseczkach, w rękawiczkach i tak dalej, to może fajnie by było nie siać takiej paniki, że siedźmy wszyscy w domach, tylko powinniśmy wychodzić i trzymać się po prostu na dystans, mając odpowiednie materiały i zabezpieczenie na takie sytuacje. Rząd był zupełnie nieprzygotowany, cała ta akcja to jest taka prowizorka, więc no nie mam zbyt dobrego zdania o tym, co robi rząd, ale nigdy nie miałem. I właściwie może jeszcze jedna rzecz tutaj dopowiem. Rząd nigdy absolutnie nie przejmował się przedsiębiorcami. Naprawdę, jeżeli są wśród was, drodzy słuchacze, nie przedsiębiorcy, to jeżeli założycie przedsiębiorstwo albo spytacie się jakiegoś przedsiębiorcy, to zobaczycie, że wszystko, co jest robione, jest tylko i wyłącznie pod wyborców, a wyborcy to są pracownicy.
Albo też jest taka sytuacja, rozmawiałem z komornikiem ostatnio i to nie jednym. Z dwoma rozmawiałem na temat taki, że zaostrzają się przepisy dotyczące windykacji dla nich. Oni będą mieli o wiele trudniej windykować cokolwiek. I obaj uważali, że jest to wywołane działaniami stricte politycznymi, dlatego że dłużników jest około 10 razy więcej niż wierzycieli, więc dłużnik jest dobrym wyborcą. I dlatego dajmy im trochę więcej środków do życia, żeby uzyskać większe poparcie. Taką opinię usłyszałem od dwóch komorników. I uważam, że to jest taka mroczna strona rządu, która zawsze będzie w ustroju demokratycznym jakby się przejawiać w ten czy inny sposób. Więc nie liczyłbym na żadną pomoc rządu, a raczej skupiłbym się na tym, tak jak mówiłem na pierwszym naszym filmiku, na pracy nad samym sobą, na tym, żeby uchronić własny majątek, a później go pomnożyć i ewentualnie później nad pracą organiczną, czyli na rzecz swojej społeczności czy nawet narodu, a nie na tym, że rząd nam coś da albo nam czegoś nie da. Przesłanie bardzo pozytywne. Na koniec, tak z przymrużeniem oka dopytam, bo bardzo wiele osób wyraziło zainteresowanie tym tematem. Powiedz, czy te książki za tobą wiszą, czy stoją na półce? No widać tu po krawędzi, mniej więcej tutaj, ze ścianą drugą, że tam jest półka taka zrobiona w ścianie. I dlatego ułożyłem je wszystkie od najwyższego do najwyższej książki do najniższej. No lubię porządek. Tak, właśnie tak jak zauważył jeden z komentujących, naszym gościem był Daniel Piesto, człowiek, który lubi porządek i ja dodam jeszcze, że autor kanału na YouTubie Państwo Piesto. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.